takiego w folklorze cygańskim, że tak przyciąga ludzi? No muzyka w ogóle, przecież taniec, muzyka, dlatego wnuki poprzebieraliśmy. Muzyka i stroje. A państwo słuchają czasami muzyki cygańskiej? Bardzo, ja kasety, płyty w samochodzie wożę, cały czas słucham cygańskiej muzyki. Mam przyjaciela cygana nawet. No są dobrzy ludzie, po prostu. Proszę mi powiedzieć, jakie to są piosenki? O czym są te piosenki? O to różne są. O wędrówce, o lasach. O życiu. Przeważnie o życiu. No nie wiem, może wesoła, jest melodyczna. A w jakim języku są wykonywane? To są typowo cygańskie, w języku cygańskim. Śpiewamy w swoim języku i niektóre drugie, na przykład wzrodki, mamy w polskim. Cygańsko, to własna... To są stare melodie, przerobione trochę tak. No, nasze aranże. Sis pesquero, rompavao, si fue fecha. Zespół Tabor, to tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, to jest dużo osób, prawda? To też ma to jakiś związek z tą nazwą? No to się właśnie tak wzięło, żeby to trochę ludzi jest, to już tabor. Kiedyś to grupa... wędrowali, no i to my tak rodzinnie, to nasz wujek, ja jego
bratanica, to są bratanicy, dzieci. Tak rodzinnie wszystko idzie. Państwo mają przepiękne stroje. Czy to, jeszcze, to jest też element tradycji? No oczywiście, to są takie tradycyjne nasze stroje. Kiedyś tak się chodziło na co dzień. Czy w Państwa stroju jest jakiś taki element stały? Tak właśnie patrzę, że przepiękne są te stroje, na przykład. Stałe. My nie zmieniamy. My lubimy kolorowo, wesoło, barwnie. Ryszard!